Ten most właśnie? To coś tam oglądał tu na ten temat tego przejazdu, coś? No, w telewizji. Pada, tu coś poszedł. Gdzie tego komisu, porobiłem sobie zdjęcia aut, które mnie interesują, pokazuję zdjęcia i rocznik, silnik, wszystko dostaję informacje. Potem skręć w lewo. Dostaję informacje na temat danego auta, co mnie interesuje. Tak to wygląda mniej więcej. Dlatego z tego komisu po prostu nie jestem w stanie wam powiedzieć cen ani nic, no ale będzie następny komis, po prostu są numerki na autach. Skręć w lewo. Przybywasz do celu na lewo. Najpierw jedziemy tam, gdzie Audi stoi? No może podjedziemy tam, zobaczmy co tam ma i idziemy. To tu w prawo. Kia czeka na nas. Jaka Kia? A. Nie no. Następny plac. Też strona internetowa podam. Do tych aut, co tu stoją. Tak, przelecę szybko, bo już zamykają. Żebyście tylko widzieli, co tu jest. Na pewno szukam Zafiry 1.8 benzyny. Gdzieś tu ponoć stoi. Z 2008 roku. Tu jest ta Zafira. Tu mamy tą Zafirę. 1.8 benzyny. 7-cylindrowa. Nie wiem, zaraz zobaczę, to ci powiem. Co, zmierzyć Kiją? Kurde, no, tu słyszałem coś. Rok. 7 miejsc. Nie jest taka zła, ale znowu nie jest jakaś perełka, nie? Tauris. Czyli to jest bodajże diesel, z tego co patrzę na stronie. Jest tego tutaj mnóstwo. Rok 1.3 benzyno, bardzo ładnie zachowany. Do wierzchu nie widać żadnej korozji. Kosztuje 3800 euro. Dość drogo, ale ciężko znaleźć w takim stanie.
bardzo poszukiwane auto. Kosztowało 3000 euro, to się nawet nie zastanawiam. No niestety, cóż. Teraz co idę tą olejką, to te auta są na sprzedaż, za pojedę w taką olejkę, gdzie już są auta sprzedane, czekają na transport. Zobaczycie, jak wiele aut tu się sprzedaje. To fajne. To trzeba zobaczyć, ile to kosztuje. No, chodliwe. O Jezu, ale nie z takim dachem. Z takim dachem odpada. No jest to dach ściągany, no bez sensu. Także jak widzicie, aut jest ogromna ilość tutaj. No i codziennie jest dostawa. Codziennie mniej więcej 10 aut nowych wjeżdża, 10 wyjeżdża, nie? A tutaj to co widać, te wszystkie auta, no to wszystko jest sprzedane już, czekam na transport.